Pasy. I wyruszyli w trasę. Fasten your seatbelts. W jaką podróż dzisiaj ruszasz, młody człowiek? Wziąłem jedną kartę wyznaczona, czemu środka. Bo my niedaleko. Ale to szybko nagramy jeszcze tego. Tak jest. Jedną losuję, ja albo wylosuj i mi podaj. Tylko patrz, gdzie jedziesz. Tabula rasa. O, krótkie. Kiedy robisz plany na przyszłość, ile lat w przód sięgają? 10 dni, 10 lat, 10 dekad. Jeden dzień. No i i wylądował. I cały misterny plan też. To trzeba mieć rozmach, żeby na 10 dekad planować. Nie, to jest w ogóle... uważam, że to jest bardzo złe. Bo jest tyle czynników, które... Zmienne. Wiadomo, można mieć jakieś zamiary, marzenia, to są inne rzeczy, nie? No. Ale... Tu w lewo. Jeżeli ktoś planuje tak skrupulatnie... Tu albo następną. No gdzie ty mi każesz jechać pod prąd, panie? Nie, to nie są. One są na dwie, które wszystkie... Dobra, dobre. No uważaj, ja się na tym sparzyłem, że tak długo planować, a nie wiem jak ty. Nas. Możesz coś mówić. Długo planować to nie, bo to rzeczywiście, znaczy można mieć takie ogólne schematy, nie? To tobie nie wiem, jak ja, nie wiem, wstępowałem do zakonu, no to jednak miałem tą perspektywę, że będę księdzem na parę lat. No, dobra, no kiwamy, tak, nie, bo jedziemy się. To jest jakaś perspektywa, no. Ale jednocześnie, no byłem otwarty na wszelkie jakieś tam zmiany tych planów i poszukiwanie też jakoś swojego miejsca. Ale samo planowanie jest dobre, nie? Bo ono nam porządkuje to, bo zupełnie bez planowania, to tak jak my robimy, robimy te filmiki, to one właśnie później są nieregularne i wiadomo. W niektórych dziedzinach to jest niezbędne, nie? To planowanie, bo można nic nie zrobić, nie? Trzeba sobie jakieś pewne cele wyznaczać. Nie, to jest co innego. Ja mówię, i marzenia tutaj w tej sferze też się mieszczą i... Marzenia to w ogóle warto mieć, trzeba mieć Następna i to prawa. Jest inna rzecz. No, więc planowanie jest generalnie dobre i dobrze sobie stawiać pewne cele, żeby je po prostu realizować, nie? I oczywiście stawiać te realne cele i czasami można sobie rano na dany dzień zrobić w ogóle plany. A to jest najlepsze w ogóle. Żeby małymi kroczkami posuwać się do przodu, a nie nagle sobie postawić na 10 dekad plany, takie nie do osiągnięcia i patrzeć sobie jak one, i patrzeć i podziwiać zamiast je realizować, nie? Dokładnie. Więc no to jest, planowanie jest ważne, ale też elastyczność pewna jest w tym wymagana, spontaniczność. To tu kończymy, mówię, stawiam kropkę, bo mamy limity czasowe, tak. Czas to pieniądz. Czas minął. Do zobaczenia. Hej.